Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marek, jesteście na kanale Kryptowaluty dla Początkujących i dzisiejszy film jest pewnego rodzaju takim powiadomieniem osób, które już konto na giełdzie Bybit mają, bo dla Was specjalnie, tym razem dla osób, które już mają konto jest, słuchajcie... E, takie competition, taka rywalizacja między po prostu drużynami z całego świata, więc mam nadzieję, że będziecie w stanie również do tego dołączyć. Za chwilę wam powiem, w jaki sposób można to zrobić. Osoby, które teraz oglądają ten film i takowego konta na tej giełdzie jeszcze nie mają, to wejdźcie sobie teraz w film, który wyświetla się w prawym górnym rogu, bo jest tutaj dodatkowa motywacja, dodatkowy bonus za założenie takowego konta. Jest 45 zł dla każdej osoby, która chciałaby zacząć na Bajbicie. Jest to trzecia największa giełda na świecie. W chwili obecnej, z której sam korzystam, robię tam wszystko po prostu, więc jestem w stanie również, poza tym, że mam z nimi współpracę, obiektywnie tę platformę polecić. E, więc te osoby, które jeszcze nie mają, przeklikajcie sobie film załóżcie, skorzystajcie z bonusu, z konkursu, który jest w filmie z Monaco, gdzie jest to wydarzenie po prostu, w którym uczestniczyłem, te Grand Prix Formuła 1, no i jestem w stanie wam po prostu pokazać w tym filmie wszystko jak to wyglądało, podsumowałem takie koszta wyjazdu. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to sprawdźcie. My zaczynamy, słuchajcie, sprawdzenia o co chodzi w tym evencie. Jest to tak zwane World Series of Trading 2022 i właśnie 10 czerwca, czyli tam kilka dni temu, ruszyły zapisy do tego właśnie wydarzenia. Prawdopodobnie ten film oglądacie w niedzielę rano e, lub w niedzielę po południu wieczorem. Jeżeli tak, to bardzo dobrze, bo między 10 a 12 lub 13 czerwca, już dokładnie nie pamiętam, wszystkie osoby, które dołączą do tego wydarzenia, będą miały do Dodatkowe benefity. Jak widzicie, nawet 80 dolarów dla każdego użytkownika, który dołączy, będzie przeznaczone przez SunByBit za nowe rejestracje, za te wczesne uczestnictwo w evencie. I chodzi tutaj we tym wszystkim o to, że po zebraniu drużyny, moja drużyna wygląda w taki sposób, możecie mnie właśnie znaleźć, w linku w opisie jest link do dołączenia, można sobie przeklikać, to po prostu będziemy wspólnie rywalizować z innymi drużynami o jak najlepsze wyniki w tradingu, o jak najlepszy obrót, między innymi na dźwigni dla tych daily traderów, a wiem, że takowych również mam w swojej społeczności, no i Chodzi tutaj w tym wszystkim o to, żeby jak najwięcej kapitału dostarczyć na giełdę, żeby zrobić jak największy obrót, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat, dzięki czemu 20 najlepszych drużyn będzie później wybranych jako wygrani tego tej rywalizacji, tego World Series of Trading w tymże właśnie roku. Łączna pula nagród to jest 8 milionów dolarów, więc trzeba przyznać, że tutaj z rozmachem to wszystko jest zorganizowane, no jak każdy event organizowany przez Bybit, ale w tym roku to już w ogóle te nagrody są bardzo, bardzo wysokie. Wiadomo, że Trzeba się postarać, żeby być wśród 20 najlepszych drużyn, ale najpierw zaczniemy sobie od tego, co jest gwarantowane dla każdego uczestnika, który dołączy. Po pierwsze, słuchajcie, każdy z Was, dosłownie każda osoba, która z mojego linku dołączy do tego wydarzenia, które ma już konto na Bybit, może to zrobić. Dostanie dwie zdrapki, dwie takie, słuchajcie, możliwości uczestnictwa w loterii, gdzie można wygrać takie NFT jak Clone X albo Mutant Ape. Te Clone X są w chwili obecnej listowane po około 11,5 Ethereum za najtańsze, czyli jakieś 20 tysięcy dolarów za sztukę, a te Mutant Ape są po około 30-35 tysięcy dolarów w najtańszym ich wydaniu. Wiadomo, że szansa na wygraną nie jest jakaś mega wysoka. Nie jest również tak niska, jak w polskim lotto, więc powiadam Wam, że warto spróbować, bo nie macie nic do stracenia. Jeżeli konto już tu macie lub chcecie założyć, to to zróbcie. Jedyna tutaj zasada, jaką trzeba spełnić, to po prostu posiadanie, tak jak tutaj jest napisane, 500 dolarów na wszelakich kontach na Bybicie. Wchodzicie sobie tutaj w zakładkę Asety, Asset Overview. I macie właśnie pokazane tutaj w tym miejscu, ile dokładnie pieniędzy posiadacie na tym Bybit. To może być trochę w bitcoinie, trochę może być na tym derivatives i to są wszystkie zakładki łącznie, które mogą ze sobą, że tak powiem, współżyć i w korelacji po prostu musicie mieć łącznie 500 dolarów zgromadzone na tym Bybicie w przeróżnych jego funkcjonalnościach. No, myślę, że dla wielu osób to jest jakaś bariera, ale po prostu ludzie z Bybita wyszli z takiego założenia, że muszą ci uczestnicy też są udowodnić, że mają jakieś tam pieniądze, że mają pieniądze na Bybit, co najważniejsze i korzystają z tej platformy na co dzień, żeby móc po prostu mm, jakieś tam nagrody zdobyć. Jeżeli przykładowo na ByBicie nie macie, ale macie na ByNice, na OKeksie, na Kukonie czy jakimś tam BitBayu, to sobie przeszlijcie na okres trwania tego wydarzenia, albo i na dłużej możecie sobie doładować konto też kartą, czy przelewem. Być może to będzie taki trigger, taki backsyl taki zapalnik dla osób, które dopiero chciały zacząć przygodę z kryptowalutami, trochę się wahały, albo ma miały małą kwotę stosunkowo jak na ich możliwości i teraz przykładowo wpłacą sobie trochę więcej, bo oczywiście stwierdziły, że jest na to czas, a nie, że jest konkurs i są tylko tym zmotywowane. To musi być takie, wiecie, spójne. Ja do niczego nie namawiam, pokazuję możliwości, jakie właśnie w ostatnim czasie się pojawiają. No i poza tym, że będą dla tych uczestników te zdrabki, te loterie, dla każdego dwie szanse, no słuchajcie, dodatkowo... Yy... Pierwszy team, który będzie tym najlepszy na całym świecie, wygra 840 tysięcy dolarów, gdzie 20% dostanie potencjalny zwycięzca kapitan, a reszta zostanie rozdysponowana przez współuczestników po prostu tego wydarzenia tradingowego. No ale tak bardziej realny, co tam załóżmy miejsca 10, 15, 20, to jest chyba 48 tysięcy dolarów, gdzie tak samo 80% dostaniecie wy. I wiadomo, że z mojej tam części, jeżeli byśmy potencjalnie wygrali, to ja również część znaczną przeznaczę na konkursy, więc możecie spać spokojnie spokojnie, wy tutaj też na tym bardzo, bardzo możecie skorzystać. I jak widzicie, tutaj właśnie na tej głównej stronie tego World Series of Trading 2022, e, możecie sobie zobaczyć, że 50 dolarów każdy dostaje za takie wczesne uczestnictwo, kto dołączy do 12 czerwca. Nie wiem, jakiej to będzie w formie, czy w formie USDT, czy w formie jakichś kuponów bonusowych na prowizję, na marż, żeby to obniżyć, ale fajna, fajna atrakcja, szczególnie jeżeli z tej giełdy się korzysta, to po prostu czemu by tego nie przeklikać? To tam zajmuje 30 sekund wystarczy kliknąć join e, w tym, że właśnie miejscu, klikacie tutaj w linku zapisu, jeżeli oczywiście po prostu posiadacie te 500 dolarów zasobów gotówkowych na tejże właśnie giełdzie. Tysiąc pierwszych osób, które na całym świecie, więc nie wiem czy to już jest za nami, czy jeszcze nie, dołączy, słuchajcie, do tego wydarzenia, dostanie na 100% zagwarantowane NFT, takie lunchpadowe. Z ich serii, więc to jest też na pewno fajne. No i każdy, dosłownie każdy, kto dołączy ma 20% mniejsze prowizje za trading. Po prostu mniej Wam pobiera z konta, więc po prostu jest to dla Was bardziej opłacalne w takim wielkim skrócie. Podział tych wszystkich nagród wygląda w taki sposób, że właśnie 6 milionów dolarów będzie rozdysponowane dla użytkowników, którzy partycypują jako drużyna w tym wyścigu, więc totalna, znaczna większość, lwia część będzie w taki sposób właśnie przydzielona. No i to jest to, co Wam właśnie pokazuje, w grupie siła musimy się zjednoczyć, żeby mieć możliwość wygrać jakieś większe nagrody. Solo Race jest dla osób, które mają szansę gdzieś tam e, po prostu samemu przy użyciu wielkiej, wielkiej kwoty, jeżeli dysponujecie, jeżeli na swoich kontach macie minimum kilkaset tysięcy dolarów albo kilka milionów, oczywiście brawo, jeżeli ktoś takie zasoby zgromadził, to możecie w tym Solo Race coś tam zwojować, ale jeżeli nie to może to być dosyć no nieuniknione że przegracie że tak powiem no i tutaj jest kolejna rzecz czyli właśnie milion dolarów w tych wszystkich zdrabkach i daily lottery czyli to jest dla wszystkich słuchajcie pewniak każdy dostaje te dwie szanse jeżeli wykonacie jakieś tam dodatkowe zadania, to podobno możecie dostać więcej tych zrapek i będziecie mogli również coś tam fajnego wygrać. Tu jest też cała rozpiska, co kiedy będzie się działo. Więc teraz, właśnie od 10 do 27 czerwca e, są zapisy dla osób, a od 10 do 12 są największe nagrody dla tych wszystkich, którzy dołączą. Później, słuchajcie, jest taka późna rejestracja do 7 lipca. Zdrapki, ta codzienna loteria od 22 czerwca do 17 lipca. No i finalnie, e, te główne wydarzenie... Również od 27 do 17 lipca i rozdystrybuowanie nagród od 17 lipca do 1 sierpnia. Więc ten cały przedział czasowy to jest około 6-7 tygodni zabawy, gdzie najpierw są rejestracje, później wykonujemy jakieś zadania, tradujemy i zobaczymy po prostu, kto wygra. Mogę Wam właśnie pokazać, jak to wygląda u innych drużyn. Wystarczy kliknąć gdzieś tutaj, żeby zobaczyć po prostu, kto już się zapisał i ile osób rzeczywiście uczestniczy w tym wydarzeniu. Więc tutaj mamy rozpiskę wszystkich drużyn. Tych drużyn jest, no myślę, kilkaset. Niektórzy zgromadzą e, pewnie kilkanaście osób, niektórzy kilkadziesiąt, a niektórzy nawet kilka tysięcy. Widziałem, że na poprzednim wydarzeniu było tych, e, u tych zwycięzców, około 2000 osób zarejestrowanych, a u niektórych tylko kilka, bo tutaj fajne są te nagrody, fajne są te zasady konkursu i tego rozdawnictwa, które za chwilę Wam pokażę, e, że one nie, jakoś nie plasują wyżej osób, które zgromadzą bardzo, bardzo dużo osób i wiadomo, że mają wtedy duże kanały na YouTube, a właśnie dają szansę też tym, którzy po prostu osiągają dobre wyniki. Więc to jest takie wszystko trochę zdywersyfikowane, że nagradzają i dużych YouTuberów i po prostu członków teamów, którzy są bardzo aktywni. Ja jestem gdzieś tutaj, 25 osób obecnie dołączyło do teamu, no mam... Zdecydowanie więcej niż większość z osób, ale na przykład o tutaj Dupi Cash, e, chłopaki, których poznałem e, właśnie na wydarzeniu w Monako na tym formułach już mam ponad 200 osób, oni mają największy kanał w Holandii, z tego co pamiętam, ale to też zależy kiedy kto wrzucił film. Wiadomo, że po tym materiale sporo osób mi dojdzie, ale też nie ma co do końca tym się, tak jak powiedziałem wcześniej wzorować. Więc ja wam tutaj jeszcze pokażę, w jaki sposób to jest wszystko przeliczane, prawda? Więc w tym wyścigu drużyn to działa w taki sposób, że uwzględniają oni ten daily profit, czyli zysk, który wygenerujemy na podstawie naszych tradeów w skali danego dnia, dodatkowo dodaje się do tego mnożnika po prostu ilość pieniędzy, jaką włożymy i ilość pieniędzy, jaką zgromadzimy przy użyciu właśnie tradingu na ByBicie. No i to, jak dużo pieniędzy będziemy dodawać na konto każdego dnia, przykładowo wysyłając inny giełd, doładowując kartą, przelewem, coś takiego. No i na minus działa to, jeżeli ktoś wypłaci środki w trakcie, słuchajcie, trwania tego całego wydarzenia, w trakcie trwania tego całego konkursu. I to wszystko jest w takim właśnie tutaj wzorze przeliczane i na sam koniec wygrają drużyny, gdzie Top 10 osób z każdej drużyny będzie miało najlepszy po prostu wynik według tego wzoru. To jest dosyć skomplikowane, nie będziemy się tutaj że tak powiem zagłębiać w te takie techniczne aspekty tego o czym mówię. Niemniej jednak po prostu zaufajcie mi, że mamy jakieś szanse, że jako drużyna, która po prostu będzie tradeować aktywnie i wytrwale przez ten okres kilku tygodni, to po prostu możemy coś tam zwojować. A jeżeli się nie uda, bo też jest taka szansa, to po prostu na każdego czekają te gwarantowane nagrody takie jak zdrabki, gdzie można wygrać NFT, zniżki na prowizję, bo tak czy siak z tego ByBita się korzysta, to fajnie Byłoby mniej płacić. No i również dla tych osób, które w czasie dołączą, szczególnie właśnie dzisiaj, są dodatkowe nagrody w postaci tam kuponów promocyjnych jakiegoś USDT. Tutaj 10 za coś, tutaj 20, tutaj 50, więc łącznie można każda osoba nawet 80 dolarów gwarantowane uzbierać. Myślę, że w tym materiale to by było na tyle. Chciałbym Wam po prostu pokrótce przybliżyć, o co w tym wszystkim chodzi. Link jest na samej górze w opisie, żeby dołączyć do mojej drużyny. A jeżeli nie macie jeszcze konta na giełdzie Bybit, tak chcielibyście do tego wszystkiego dołączyć, to w opisie pod tym materiałem jest link do filmu z Monaco, gdzie jest konkurs dla nowych użytkowników. Ja to wszystko sprawdzam i weryfikuję, czy ktoś rzeczywiście jest nowy i wtedy dostajecie 45 zł ode mnie w formie bonusu na dobry start, więc coś dobrego dla każdego i dla tych, którzy są na bębicie, i dla tych nowych. Więc do zobaczenia w kolejnych materiałach. Myślę, że jutro, pojutrze wrzucę fajny film, który właśnie dla Was tworzę i nagrywam o tym, co ja kupuję, o tym, co ja sprzedaję teraz na tym rynku, z jakiej funkcjonalności ja korzystam, jakie są przewidywania na przyszłość, czy warto teraz akumulować bitcoina, czy nie. Więc do usłyszenia, do do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.